Witam serdecznie wszystkich, pozdrawiam, życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, bo dzisiaj mamy Sylwestra. Życzenia jak najbardziej na miejscu i chciałbym zadać Wam pytanie, czy ktoś mi może odpowiedzieć, kto wpadł na tak durnowaty pomysł, żeby ziemi nie można było orać albo chociaż przerobić, tylko kazali nam tą słomę zostawiać na zewnątrz. No popatrzcie, jak to wygląda. Raz, że ziemia jest zbita i woda nie ma gdzie wchłaniać się, bo stoi na zewnątrz. Widzicie, jak to pole pływa? Nie ma gdzie wsiąknąć, bo jest pole zajeżdżone, uleżane, bo to leżało od siania, to się po prostu uleżało w tym czasie te pole. I teraz nie ma gdzie ta woda wejść, bo jest podeszwa zewnętrzna, która uniemożliwia wchłanianie się tak wody, bo nie jest obrobione. Dlaczego my musimy walczyć o powietrze z odpadkami z uprawy roślin, jeżeli to można było przeorać, czy przetalerzować, czy w jakiś sposób to zakopać pod ziemię i nastąpiłyby rozkłady resztek pożniwnych beztlenowych, czyli ta martwa słoma, która jest odpadem poprodukcyjnym, zawsze jak świat światem było, zawsze się albo orało, albo się talerzowało, albo jakimś agregatem pościerniskowym uprawiało, czymkolwiek, ale każdy dążył do tego, żeby resztki pożniwne zakopać pod ziemię, bo rozkład tych resztek pożniwnych jest mniej szkodliwy, jeżeli on jest rozkładany pod ziemią, bo nie następuje rozwój grzybów tak dużo, co teraz, co tutaj się ma, jak to ma się rozłożyć? Musi się rozłożyć, jest rozkład tlenowy, pochłania ta roślina tlen z powietrza, żeby się rozłożyć. No i przede wszystkim fatalnie to wygląda i wcale to nie ulepsza w żaden sposób ziemi, bo popatrzcie, jest podeszwa zewnętrzna, czyli ta ziemia jest uleżana przez cały rok czasu, leżała nietknięta i po prostu ta woda, która z śniegu, z deszczu powstała, zrobiło się jedne wielkie bagnisko. I to wszystko, co tutaj leży, co wystaje, to żeby to uległo rozkładowi, biodegradacji, to ono wszystko potrzebuje tlenu. Czemu my mamy konkurować ze słomą o tlen? Czy nie można by było zrobić z powrotem po staremu, żeby resztki pożniwne zakopywać pod ziemią? Nie wiem. Może mi coś odpowiecie mądrzejszego. Bo dla mnie to jest bzdurny przepis i powinni się z tego wycofać, bo moim zdaniem jest więcej szkód jak pożytku, bo ta woda byłaby zmagazynowana w ziemi. Jeżeli ja bym to sobie na jesień gruberkiem, talerzówką pociął, później gruberkiem uprawił, ja bym tą wodę zmagazynował w ziemi, a w tej chwili ta woda odparowuje do atmosfery, po zewnętrznej stronie spływa do rowów i czym prędzej ucieka do morza. Ta woda powinna być zmagazynowana w ziemi i w porze suchej letniej powinna sobie wydobywać z tych dolnych pokładów ziemi. A w tej chwili, co Wam powiem, no popatrzcie, tu jest błoto, a pod spodem jest tylko mokrawa, leciutko glina mokrawa, no nie? Widzicie? Tam jest sucho nawet, o, popatrzcie, widzicie? Sucho jest. Nie ma w ogóle w magazynie wody. Nie wiem co za... Nie dokończę. Wymyślił ten sposób, żeby zostawiać to wszystko. Ja bym to uprawił i finito. Taki pomysł jest na to, żeby utrudnić rolnikowi życie. U sąsiada też pływa pole. Zawsze jak to było orane albo z gruberem zrobione albo cokolwiek, no to zawsze to było sucho, ale popatrzcie, nawet tam daleko, widzicie? Nawet tam daleko stoi woda w kolejnach, wszędzie stoi woda, to nie tylko na moim polu jest tak kiepsko. Ktoś wpadł na pomysł i zepsuł nam środowisko. Tutaj mamy rów i w sumie generalnie, patrząc na rów i pole, to ten rów by przyjął tą wodę, jakby była ta podeszła
zerwana, ale jest podeszwa na wierzchu zaskorupiona, twarda, nienasiąkliwa. Już Wam pokazywałem tam wcześniej, że jest tylko z 5 cm namokniętej ziemi, a pod spodem jest